tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Przed chwilą pani poseł powiedziała, że za szczucie tyle płacono w Telewizji Polskiej. Tak. Ile zarobił pan Kraśko? Ile zarobił Lis? 20 milionów. Kraśko 45 milionów miesięcznie. 45 tysięcy miesięcznie. 45 tysięcy. 45 tysięcy miesięcznie. Ta dla 45 miesięcy. 45 tysięcy miesięcznie. Ile pani Hanna Lis zarabiała? 50 tysięcy miesięcznie. To były naprawdę duże pieniądze. I państwo mówicie o pieniądzach, które teraz zarabiają redaktorzy i dziennikarze? Wstyd. Szanowni państwo, wstydźcie się przed wyborcami, przed mieszkańcami Polski, obywateli Małopolski, Podkarpacia. Co zrobiliście z telewizją? Zniszczyliście tą telewizję. Nie mogą tego oglądać. Przychodzą do mnie mieszkańcy Lubaczowa i mówią, nie możemy oglądać tego pana Orłosia, jak on się postarzał, co on wygaduje. Szanowni państwo, was to śmieszy, ale mnie to naprawdę nie śmieszy, bo leją nad tym. Szanowni państwo, jeszcze chciałam powiedzieć o jednej rzeczy. Jak została zmanipulowana policja? 11 stycznia przychodzę z kontrolą poselską, stoją 4 szwadrony policjantów przede mną i stoją jeden przy drugim, pani, pan przy panu i nie wpuszczają posła do obiektu spółki. Szanowni państwo, ci młodzi ludzie naprawdę powinni uczyć się praworządności, a nie słuchać osób, które ich tam wysyłają. Pana ministra Kierwińskiego. Niech pan minister Kierwiński odpowie, ile kosztowało sprowadzenie policji z całej Polski do obrony telewizji przed Dziękujemy posłami. Dziękujemy serdecznie pani poseł. tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.